Strażnica z 1 lutego 2012 roku. Armagedon czym właściwie jest, kiedy nadejdzie? Temat ten zostanie omówiony w trzech artykułach wstępnych zatytułowanych: Armagedon jak ludzie go sobie wyobrażają, Prawda o Armagedonie oraz kiedy nadejdzie Armagedon. Kolejne pięć artykułów to stałe pozycje niniejszego czasopisma. Biblia pomaga zmienić życie, czy o tym wiedziałeś? Zbliż się do Boga, ja o tobie nie zapomnę. Uczę się z Biblii oraz Jak zabiegać o szczęście w rodzinie, gdy nastolatek krytykuje religię, którą mu wpajasz. Następny artykuł jest zatytułowany Życie w czasach biblijnych muzycy oraz ich instrumenty. Artykuł z serii Czytelnicy Pytają wyjaśni, czy naszej planecie grozi zagłada. Wysłuchamy również cyklicznego artykułu z serii Poznawaj Słowo Boże pod tytułem Dlaczego Bóg ma swoją organizację? Na koniec zapoznamy się z relacją z zakończenia 131 klasy szkoły Gilead pod tytułem Jehowa będzie na Was patrzył z uśmiechem radości. Zapraszamy do wysłuchania tego numeru strażnicy, począwszy od serii zatytułowanej Armagedon. Czym właściwie jest, kiedy nadejdzie? Armagedon. Jak ludzie go sobie wyobrażają? Zebrali ich na miejscu zwanym po hebrajsku Armagedon. Objawienie 1616 według przekładu kowalskiego. Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz słowo Armagedon? Być może od razu masz przed oczami obraz straszliwego kataklizmu. Choć określenie to występuje w Biblii tylko raz, często pojawia się w mediach i w wypowiedziach duchownych. Czy popularne wyobrażenia o Armagedonie pokrywają się z tym, czego uczy Biblia? Warto to sprawdzić. Dlaczego? Ponieważ poznanie prawdy o Armagedonie uwalnia od niepotrzebnego lęku, Daje nadzieję na przyszłość i wpływa na to, jak postrzegamy Boga. Przyjrzyjmy się więc trzem popularnym poglądom na temat Armagedonu i porównajmy je z naukami biblijnymi. Pogląd pierwszy: Armagedon to tragedia wywołana przez ludzi. Dziennikarze i naukowcy niejednokrotnie posługują się słowem Armagedon na określenie nieszczęść, za które odpowiedzialny jest człowiek. Armagedonem bywały na przykład nazywane obie wojny światowe. Gdy po ich zakończeniu obawiano się konfliktu jądrowego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, środki masowego przekazu często wspominały o groźbie nuklearnego Armagedonu. Dzisiaj niektórzy uczeni alarmują, że zmiany pogodowe spowodowane zanieczyszczeniem środowiska doprowadzą do klimatycznego Armagedonu. Co sugerowałby taki pogląd? Przyszłość ziemi i życia na niej spoczywa w rękach człowieka. Jeśli rządzący nie będą postępować mądrze, nasza planeta poniesie nieodwracalne szkody. Czego uczy Biblia? Bóg nie pozwoli ludziom spustoszyć ziemi. Pismo święte zapewnia nas, że Jehowa nie stworzył jej po prostu na nic. Przeciwnie, ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana. Izajasza 45:18. Nie tylko więc nie pozwoli doszczętnie jej zdewastować, ale też doprowadzi do ruiny tych, którzy ją rujnują. Objawienie 11:18. Pogląd drugi. Armagedon to klęska żywiołowa. Niektórzy publicyści traktują słowo Armagedon jako synonim wyjątkowo niszczycielskiej klęski żywiołowej. Przykładem może być pewien reportaż, który donosił o Armagedonie na Haiti. Sformułowanie to miało uświadomić czytelnikowi, ile zniszczeń i cierpień pociągnęło za sobą katastrofalne trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten kraj w roku 2010. Dziennikarze i twórcy filmów używają tego terminu nie tylko w odniesieniu do zdarzeń, jakie już się rozegrały, ale też w odniesieniu do tych, których nadejścia się obawiają. Określają nim na przykład ewentualne skutki zderzenia Ziemi z asteroidą. Co sugerowałby taki pogląd? Armagedon to zdarzenie losowe, w którym giną niewinne osoby. Niewiele można zrobić, by wyjść z takiej opresji bez szwanku. Czego uczy Biblia? Armagedon nie jest przypadkowym zdarzeniem, które pociąga za sobą przypadkowe ofiary. W Armagedonie śmierć poniosą wyłącznie źli ludzie. Biblia obiecuje, że niedługo nie będzie niego dziwca. I zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie. Psalm 37, werset 10. Pogląd trzeci. W Armagedonie Bóg zniszczy ziemię. Wiele religijnych osób wierzy, że w przyszłości dojdzie do ostatecznej konfrontacji między dobrem a złem, i że rezultatem tego będzie zagłada naszej planety. Gdy w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono sondaż, 40% dorosłych respondentów odpowiedziało, że ich zdaniem świat skończy się w wojnie Armagedonu. Co sugerowałby taki pogląd? Życie na naszej planecie nie będzie trwało wiecznie, również ona sama nie będzie istnieć bez końca. Bóg stworzył ludzi z myślą o tym, że w pewnym momencie wszyscy zginą. Czego uczy Biblia? Pismo Święte wyraźnie mówi, że Bóg założył ziemię na jej ustalonych miejscach, nic nią nie zachwieje, poczas niezmierzony, na zawsze. Psalm 104, werset 5. O mieszkańcach naszego globu czytamy. Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze. Psalm 37, werset 29. Jak widać wiele popularnych wyobrażeń o Armagedonie nie znajduje potwierdzenia w Biblii. Czym więc tak naprawdę jest Armagedon? Koniec artykułu. Prawda o Armagedonie. Demony wychodzą do królów całej zamieszkałej ziemi, by zgromadzić ich na miejsce zwane po hebrajsku Harmagedon. Apokalipsa rozdział 16, wersety 14 i 16 według Biblii Poznańskiej. Armagedon, inaczej, Harmagedon, to nazwa miejsca. Dlaczego więc słowo to często jest kojarzone z jakimś wydarzeniem, na przykład z wojną? Co naprawdę oznacza, Zgromadzeni na miejscu zwanym Armagedon. Nazwa Armagedon wywodzi się z języka hebrajskiego i znaczy dosłownie góra Megiddo. Literalna góra o takiej nazwie nie istnieje. Jest jednak pewne miejsce, które w starożytności właśnie tak nazywano. Było ono usytuowane w północno-zachodniej części terytorium zamieszkiwanego przez naród izraelski i znajdowało się na skrzyżowaniu ważnych szlaków. W jego okolicy stoczono wiele rozstrzygających bitew. Stąd też nazwa Megiddo zaczęła się kojarzyć z wojną. W przypisie czytamy: Kojarzenie jakiegoś miejsca z wojną nie jest niczym niezwykłym. Na przykład Hiroshima, zrównana z ziemią wskutek wybuchu bomby atomowej, stała się symbolem zagrożenia wojną nuklearną. Koniec przypisu. Tak naprawdę jednak ważne jest nie to, jakie bitwy tam rozegrano ale dlaczego w ogóle do nich doszło? Megiddo leżało w obrębie ziemi obiecanej, którą Jechowa Bóg dał Izraelitom. Przysiągł on, że będzie ich chronił przed atakami nieprzyjaciół i rzeczywiście to robił. I właśnie w okolicy Megiddo w cudowny sposób ocalił Izraelitów przed armią kananejskiego króla Jabina, dowodzoną przez Cyserę. A zatem Armagedon czy Harmagedon to słowo o głębokiej symbolice – Nasuwa myśl o starciu dwóch potężnych sił. Proroctwo z Księgi Objawienia wyjawia, że w niedalekiej przyszłości szatan i demony pobudzą ludzkie rządy do zgromadzenia wojsk. Będzie to równoznaczne z rzuceniem zuchwałego wyzwania samemu Bogu. W odpowiedzi na ten atak Jehowa rozgromi przeciwników, co pociągnie za sobą śmierć milionów ludzi. Dlaczego Bóg, który według Księgi Nehemiasza 9,17 jest miłosierny, nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość, miałby pozbawić życia tyle osób? Aby to zrozumieć, musimy znaleźć odpowiedź na trzy istotne pytania. Kto rozpocznie tę wojnę? Dlaczego Bóg się w nią zaangażuje? Co ta konfrontacja przyniesie ziemi i jej mieszkańcom? Pytanie pierwsze kto rozpocznie tę wojnę W wojnie Armagedonu Bóg nie będzie agresorem lecz obrońcą Ocali dobrych ludzi przed tymi którzy chcieliby ich zgładzić Napastnikami w tym konflikcie okażą się królowie całej zamieszkanej ziemi czyli przywódcy światowi Dlaczego przypuszczą atak bo szatan posłuży się nimi jak marionetkami będzie manewrował rządzącymi i dowódcami wojskowymi tak, by ruszyli do zmasowanego ataku na czcicieli Jehowy Boga. Ponieważ obecnie w wielu krajach przywiązuje się ogromną wagę do wolności słowa i wyznania, niejednemu może być trudno sobie wyobrazić, by rządy miały wystąpić przeciw jakiejś religii czy próbować ją zlikwidować. Ale przecież w XX wieku takie ataki już się zdarzały i zdarzają się również teraz. W przypisie czytamy. Przykładem tego, że przywódcy państwowi podejmowali już próby wytępienia pewnych religii i grup etnicznych, jest Holokaust. Na surowe represje narażone były także organizacje religijne w byłym Związku Radzieckim. Zobacz artykuł Kampania w obronie dobrego imienia w strażnicy z 1 maja 2011 roku. Koniec przypisu. Istnieją jednak przynajmniej dwie istotne różnice między tymi atakami. A atakiem, do którego dojdzie w Armagedonie. Po pierwsze, ten ostatni będzie miał charakter ogólnoświatowy. Po drugie, Jechowa Bóg zareaguje w nadzwyczajny sposób, którego nie da się porównać z żadnymi jego działaniami z przeszłości. Biblia przedstawia to starcie jako wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego. Pytanie drugie: dlaczego Bóg się zaangażuje? Jehowa uczy swych czcicieli, żeby byli usposobieni pokojowo i miłowali nieprzyjaciół. Kiedy więc nastąpi wspomniany zaciekły atak, jego słudzy nie chwycą za broń. Gdyby Bóg się za nimi nie ujął, niechybnie czekałaby ich zagłada. A zatem w grę wchodzi dobre imię Jehowy Boga. Przecież gdyby napastnicy zdołali unicestwić jego lud, Jehowa okazałby się nieczuły, niesprawiedliwy i bezsilny. Coś takiego jest po prostu nie do pomyślenia. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, dlatego wyraźnie informuje, co zamierza zrobić. Za pomocą relacji zachowanych w Biblii przypomina wszystkim, jak w minionych czasach reagował na ataki wymierzone w jego sług. Biblia ostrzega też, że gdy w przyszłości szatan i jego ziemscy poplecznicy wystąpią przeciw ludowi Bożemu, Jehowa znów wkroczy do akcji i użyje siły. W księdze tej dawno już zapowiedziano, że wytraci on wszystkich niegodziwych. Żaden z agresorów nie będzie miał wtedy wątpliwości, że podjął walkę z Bogiem Wszechmocnym. Pytanie trzecie: Co dobrego wyniknie z tej konfrontacji? Rezultatem Armagedonu będzie ocalenie milionów istnień. Tak naprawdę będzie on stanowił preludium do spokojnego życia na naszej planecie. Księga Objawienia wspomina o niezliczonej wielkiej rzeszy, która przeżyje tę wojnę. Ludzie ci będą pod kierownictwem Jechowy pracować nad realizacją jego pierwotnego zamierzenia będą przeobrażać ziemię w raj. A czy wiadomo, kiedy nadejdzie Armagedon? Koniec artykułu. Kiedy nadejdzie Armagedon? Ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć. Ze wszystkich narodów i plemion i ludów i języków. Są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku. Objawienie 7, 9 i 14. Armagedon jest już bardzo blisko. Dlaczego można tak powiedzieć? Istnieje dziś międzynarodowa społeczność, która służy Jehowie i trzyma się wzniosłych zasad moralnych zawartych w Biblii. Składa się z milionów osób zebranych dzięki wsparciu Bożemu spośród różnych narodów i ludów. I tworzy zgodną, kochającą się rodzinę duchową. Ta społeczność to świadkowie Jehowy. Wkrótce ci pokojowo usposobieni i pozornie bezbronni ludzie staną się celem największego ataku szatana i jego zastępów. Co nas o tym przekonuje? Biblia opisuje konkretne zdarzenia pozwalające rozpoznać, że zbliża się wojna Armagedonu. Wiele z nich rozgrywa się na naszych oczach. Co już się spełnia. Pewnego razu uczniowie Jezusa spytali go o zakończenie systemu rzeczy. Mateusza 24:3. Jezus powiedział wtedy, że będzie to okres, w którym powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim. Następnie zaznaczył: Wszystko to jest początkiem dręczących boleści. Mateusza 24, 7 i 8. Ten sam okres apostoł Paweł nazwał dniami ostatnimi i podkreślił, że będą to krytyczne czasy trudne do zniesienia. Drugi Tymoteusza 3, 1. Czy nie wydaje ci się, że te prorocze zapowiedzi pasują do dzisiejszych wydarzeń? Dlaczego te czasy miały być tak trudne? Wyjaśnił to apostoł Jan. Wskazał na krótki okres, w którym szatan i demony będą mieć mało czasu. A ich działalność zostanie ograniczona do ziemi. Szatan miał wtedy pałać wielkim gniewem. Objawienie 12 od 7 do 12. Czy nie odnosisz wrażenia, że wśród ludzi dominuje dziś gniew i agresja i to nie w jakimś jednym miejscu, lecz na całym świecie? Jezus oznajmił też, że w tych niesprzyjających czasach zostanie wykonana niezwykła praca. Powiedział Dobra nowina o Królestwie Bożym będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Mateusza 24,14 Świadkowie Jehowy głoszą o Królestwie Bożym w ponad 235 krajach i w przeszło 500 językach. Dwa wydawane przez nich czasopisma biblijne Strażnica i Przebudźcie się są najbardziej rozpowszechnionymi periodykami na świecie. Poza tym świadkowie przetłumaczyli Biblię na jakieś sto języków. Całą tę pracę wykonują ochotnicy, a wszystko finansowane jest z dobrowolnych datków. Czy ta niezwykła kampania ewangelizacyjna nie stanowi spełnienia proroczych słów Jezusa? Biblia wspomina także o wydarzeniach, które miały bezpośrednio prowadzić do wojny między Jehową Bogiem a jego przeciwnikami. Przeanalizujmy trzy proroctwa, których spełnienie jest jeszcze przed nami. Jakie proroctwa spełnią się wkrótce? Proroctwo pierwsze. Z Biblii dowiadujemy się, iż narody obwieszczą pokój i bezpieczeństwo. Pierwszy Tesaloniczan 5, Od 1 do 3. Być może uznają, że są o krok od rozwiązania największych problemów. Jednak późniejsze wydarzenia nie będą miały nic wspólnego z pokojem. Proroctwo drugie. Następnie różne rządy postanowią podjąć działania przeciwko religiom świata. W Biblii ukazano te rządy jako dziką bestię, a religie, które bezpodstawnie twierdzą, że reprezentują Boga, jako kobietę nierządną, dosiadającą tej bestii. Niszcząc religie fałszywe, symboliczna bestia bezwiednie wykona wolę Jehowy. Apostoł Jan, używając języka symboli, tak opisuje te dramatyczne wydarzenia. Dziesięć rogów, które ujrzałeś i bestia, ci znienawidzą nierządnice i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało i doszczętnie spalą ją ogniem. Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali jego myśl. Objawienie 17, 16 i 17. Proroctwo trzecie. Gdy atak na religię fałszywe zakończy się ich unicestwieniem, szatan poprowadzi narody przeciwko tym, którzy służą Jechowie Bogu. Mateusza 24, 21. Jaki to ma związek z tobą? Jeśli dotąd nie miałeś możliwości bliższego poznania Biblii, być może trudno ci uwierzyć, że naprawdę dojdzie do opisanych tu zdarzeń i to już niedługo. Jednak niezawodną rękojmię, że tak się stanie dają liczne proroctwa biblijne, które już się spełniły. Spróbuj poświęcić trochę czasu i sprawdzić, dlaczego świadkowie Jehowy są przekonani, że wojna Wielkiego Dnia Boga Wszechmocnego jest blisko i dlaczego nie musisz się jej obawiać. Poproś, by wyjaśnili Ci na podstawie Biblii, co trzeba robić, żeby znaleźć się wśród tych, których ochroni Jehowa. Informacje te mogą zmienić Twoje spojrzenie na przyszłość. Koniec artykułu. Biblia pomaga zmienić życie. Co skłoniło rolnika żyjącego z uprawy tytoniu do poszukania innego źródła zarobku i do odrzucenia głęboko wpojonych poglądów religijnych? Skąd pewna alkoholiczka wzięła siły, by zmienić swoje życie? Posłuchaj ich relacji. Jestem szczęśliwy, że należę do tej ogromnej rodziny. Nazywam się Dino Ali. Urodziłem się w 1949 roku w Australii. Dawniej uprawiałem tytoń. Moja przeszłość. W roku 1939 moi rodzice wyemigrowali z Albanii i osiedlili się w Mariba, małej miejscowości w australijskim stanie Queensland. W okolicy tej mieszkało także wielu Bośniaków, Greków, Serbów i Włochów mających najróżniejsze poglądy i zwyczaje. Rejon Mariba obfitował w plantację tytoniu i moi rodzice również zaczęli go uprawiać. Po niedługim czasie na świecie pojawiła się moja siostra, potem urodziło się dwóch moich braci i w końcu ja. Niestety, gdy miałem zaledwie rok, tata zmarł na atak serca. Mama wyszła drugi raz za mąż i urodziła jeszcze czterech synów. Wszyscy razem mieszkaliśmy na farmie tytoniowej mojego ojczyma. Wyprowadziłem się stamtąd jako kilkunastolatek. Mając niewiele ponad dwadzieścia lat, ożeniłem się z Sajmi. Ślub wzięliśmy w miejscowym meczecie. Oboje wyznawaliśmy islam, podobnie jak wszyscy moi krewni, wujowie, ciotki i kuzynowie. Miałem zwyczaj czytać Koran i książkę o życiu proroka Mahometa. Jednocześnie czytałem też Biblię. Pomogło mi to zrozumieć, kiedy żyli wymienieni w Koranie prorocy biblijni. Do naszego domu regularnie przychodzili świadkowie Jehowy i zostawiali czasopisma oraz książki. Oboje z sajmi bardzo lubiliśmy do nich sięgać. Pamiętam też, że prowadziliśmy ze świadkami ciekawe rozmowy na różne tematy religijne. Gdy odpowiadali na pytania... Nie wyrażali osobistych opinii, lecz zawsze kierowali uwagę na Biblię. Robiło to na mnie ogromne wrażenie. Świadkowie nieraz proponowali mi wspólne studium Biblii i zapraszali na zebrania, ale ja odmawiałem. Najpilniejszą sprawą było wtedy dla mnie zdobycie własnej farmy i powiększenie rodziny. Farmy nigdy się nie dorobiłem, lecz zostałem dumnym ojcem piątki dzieci. Jak Biblia zmieniła moje życie? Choć od pierwszego kontaktu ze Świadkami Jehowy minęło dziewięć lat, ciągle trzymałem się dotychczasowych poglądów religijnych. Z przyjemnością jednak zagłębiałem się we wszystkie wydawane przez Świadków publikacje. Co niedziela rezerwowaliśmy z sajmi czas na ich lekturę. Wszystkie je też pieczołowicie przechowywałem. Bardzo mi się przydały, gdy inni zaczęli mieć zastrzeżenia do wiary kiełkującej w moim sercu. Na przykład pewien szukający zwolenników kaznodzieja ewangeliczny wywierał na mnie presję, żebym go poparł. Zdołał już przeciągnąć na swoją stronę mojego szwagra i jednego z mych przyrodnich braci. Wkrótce znajomi wyznający najrozmaitsze religie zaczęli mnie namawiać, bym się do nich przyłączył. Od niektórych dostałem materiały atakujące świadków Jehowy. Prosiłem owych krytyków, żeby pokazali mi w Biblii uzasadnienie dla doktryn, w które sami wierzyli, ale kiedy przyszło co do czego, nie potrafili tego zrobić. Pod wpływem tych nacisków zacząłem wnikliwiej analizować Biblię i szukać dodatkowych wyjaśnień w publikacjach uzbieranych od świadków. W końcu zrozumiałem, że nadszedł czas na działanie. Nikt ze świadków nie prowadził ze mną studium Biblii, więc po prostu zacząłem chodzić na ich zebrania. Początkowo czułem się spięty i onieśmielony, ale poznałem tam mnóstwo życzliwych osób. Byłem też zachwycony tym, czego się dowiadywałem. Postanowiłem zostać świadkiem Jehowy i w roku 1981 usymbolizowałem swoje oddanie Bogu przez chrzest. Żona nie sprzeciwiała się tej decyzji, choć niekiedy wyrażała wątpliwość, czy nie zostałem oszukany. Była jednak obecna przy moim chrzcie. Dalej dzieliłem się z nią poznawanymi prawdami biblijnymi i pewnego razu, gdy od mojego chrztu minął mniej więcej rok i akurat wracaliśmy z urlopu, oświadczyła, że także chce być świadkiem. Tak mnie tym zaskoczyła, że omal nie wjechałem do rowu. Przyjęła chrzest w roku 1982. Musieliśmy wprowadzić w życiu sporo zmian. Oczywiście nie było to takie proste. Na przykład gdy zrezygnowaliśmy z uprawy tytoniu, kolidującej z zasadami biblijnymi, nie od razu znaleźliśmy odpowiednią pracę, która zapewniłaby nam stały dochód. Poza tym część krewnych na wiele lat przestała nas odwiedzać. Staraliśmy się odnosić do nich życzliwie, tak jak uczy Biblia. Ostatecznie bariery zostały przełamane i teraz nasi bliscy już nas nie unikają. Jakie przyniosło mi to korzyści? Próby związane z pokonywaniem nieśmiałości, trudnościami finansowymi czy sprzeciwem rodziny wiele mnie nauczyły. Jechowa Bóg cierpliwie pomaga mi radzić sobie z problemami. Na przykład obecnie usługuję jako starszy zboru i często muszę przemawiać z podium. Nie przychodzi mi to łatwo ponieważ w chwilach zdenerwowania zaczynam się jąkać. Jednak dzięki nieustannym modlitwom i wsparciu Jehowy udaje mi się wywiązywać z przydzielonych zadań. Z saimi staliśmy się sobie jeszcze bliżsi. Dzisiaj łączy nas więź, której wartości nie sposób przecenić. Jako rodzice, rzecz jasna, popełnialiśmy błędy, ale ze wszystkich sił staraliśmy się zaszczepić dzieciom miłość do prawd biblijnych. Najstarszy syn z żoną pełni teraz służbę misjonarską. Przypominam sobie pewną sytuację z czasów, gdy zaczęliśmy chodzić na zebrania całą rodziną. Zaparkowałem samochód koło sali królestwa i zajrzałem do środka, gdzie było już mnóstwo osób. Spytałem Sajmi i dzieci: Czy widzicie to co ja? Wspaniale było patrzeć na ludzi z najróżniejszych kultur, środowisk i grup językowych na albańczyków, chorwatów, aborygenów oraz innych mieszkańców Australii, którzy z radością ze sobą rozmawiają. Jestem szczęśliwy, że należę do tej ogromnej rodziny duchowych braci i sióstr, rodziny obejmującej nie tylko Australię, ale cały świat. Moja siostra nigdy mnie nie przekreśliła. Nazywam się Jelena Władimirowna Sjomina. Urodziłam się w 1952 roku w Rosji. Dawniej byłam alkoholiczką i chciałam popełnić samobójstwo. Moja przeszłość. Urodziłam się w rodzinie nauczycieli w Krasnogorsku, spokojnym mieście leżącym blisko Moskwy. W szkole byłam bardzo dobrą uczennicą. Rodzice zadbali, żebym otrzymała wykształcenie muzyczne. Moja przyszłość rysowała się w jasnych barwach. Po ślubie zamieszkałam z mężem w nowym miejscu. Niestety była to nieciekawa okolica. Pijaństwo, palenie, przekleństwa uznawano tam za coś normalnego. Choć nie zdawałam sobie wtedy z tego sprawy, to nasiąkałam tą atmosferą. Najpierw chodziłam na spotkania towarzyskie tylko po to, by pośpiewać i pograć na gitarze, ale gdy już tam byłam, podsuwano mi papierosy i namawiano do wspólnego picia. Szybko uzależniłam się od alkoholu. Nauk stopniowo rujnował mi życie. W końcu stoczyłam się na samo dno. Prawie nic nie jadłam. Chciałam umrzeć i próbowałam popełnić samobójstwo. Jak to dobrze, że mi się nie udało. Przez cały ten czas regularnie przychodziła do mnie moja rodzona siostra, która została świadkiem Jehowy. Usiłowała mi wytłumaczyć, jak bardzo mogłoby mi pomóc Pismo Święte. Ponieważ jednak nie byłam zainteresowana tym tematem, próbowałam zniechęcić ją do wizyt, ale moja siostra nigdy mnie nie przekreśliła. Okazywała mi tyle cierpliwości i miłości, że w końcu zgodziłam się na studium Biblii. Jak Biblia zmieniła moje życie? Kiedy zaczęłam studiować Biblię, stanowczo postanowiłam skończyć z piciem. Akurat wtedy zostałam napadnięta i pobita przez pijanego sąsiada. W ciężkim stanie wylądowałam w szpitalu. Miałam złamane cztery żebra i uszkodzoną siatkówkę. Jednak dzięki hospitalizacji łatwiej mi było poradzić sobie z przykrymi objawami abstynencyjnymi. W tym okresie nieustannie się modliłam. Wielkim pokrzepieniem był dla mnie fragment z księgi lamentacji: 3,55 i 56. Wzywam twego imienia Jehowo z najgłębszego dołu. Na pewno usłyszysz mój głos. Nie kryj swego ucha, gdy chodzi o moją ulgę, o moje wzywanie pomocy. Jestem przekonana, że Jehowa wysłuchał moich modlitw, udzielił mi sił, bym nie wróciła do nałogu. Nieraz brała mnie chęć, żeby znów sięgnąć po kieliszek. Jakże jestem szczęśliwa, że nigdy nie uległam takiej pokusie? Studiując dalej Biblię, dowiedziałam się, że głową rodziny jest mąż, a ja mam go wspierać. Uważałam to za prawdziwe wyzwanie, bo byłam przyzwyczajona do dyrygowania w domu. Prosiłam Jechowa o pomoc. Oczywiście nie zmieniłam się z dnia na dzień, lecz pomału uczyłam się współpracować z mężem i stawałam się lepszą żoną. Obserwując te zmiany, mój kochany mąż nie mógł wyjść ze zdumienia. Dotąd nie interesował się Biblią, ale gdy postanowiłam rzucić palenie, oświadczył jak ty przestaniesz palić, to ja zacznę studiować Biblię. Zerwaliśmy z papierosami tego samego dnia. Jakie przyniosło mi to korzyści? Mąż dotrzymał słowa i zaczął studiować Biblię. Teraz razem codziennie czytamy Słowo Boże, rozmyślamy nad zawartymi w nim radami i staramy się wprowadzać dziewczyn. Nie sposób opowiedzieć, jak korzystnie wpłynęło to wszystko na nasze życie rodzinne i jak bardzo pomogło mnie samej. Czuję ogromną wdzięczność wobec Jehowy za to, że pociągnął mnie ku sobie. Jestem również wdzięczna mojej siostrze, która nigdy nie spisała mnie na straty. Dzięki temu mogłam osobiście się przekonać, że Biblia naprawdę pomaga zmienić życie. Koniec artykułu. Czy o tym wiedziałeś? Czy w czasach Jezusa naprawdę grano na fletach z powodu żałoby? Biblia mówi o grze na flecie z okazji różnych radosnych uroczystości. Ale Ewangelia według Mateusza zawiera wzmiankę o flecistach grających w związku z czyjąś śmiercią. W relacji tej nie wspomniano o żadnym innym instrumencie. Czytamy tam, że pewien żydowski władca poprosił Jezusa o uzdrowienie konającej córki. Jednak gdy Jezus przybył, dziecko już nie żyło, a on ujrzał flecistów oraz tłum, w którym panowało zgiełkliwe zamieszanie. Mateusza 9:18 i 23. Czy Mateusz rzetelnie opisał ówczesny zwyczaj? Tłumacz Biblii William Barclay wyjaśnia: Na obszarze prawie całego starożytnego świata, w Rzymie, Grecji, Fenicji, Asyrii i Palestynie Zawodzenie fletu było nierozłącznie związane ze śmiercią i tragedią. Jak podaje Talmud, w pierwszych wiekach naszej ery nawet najbiedniejszy Żyd na znak żałoby po zmarłej żonie wynajmował płaczkę i dwie osoby grające na flecie. Józef Flawiusz, historyk z pierwszego stulecia, zanotował, że gdy w 67 roku do Jerozolimy dotarła wieść, iż Rzymianie zdobyli Otapatę w Galilei i wymordowali jej mieszkańców, bardzo wielu wynajęło sobie flecistów, którzy wturowali ich pieśniom żałobnym. Jakie przestępstwo popełnili dwaj mężczyźni, którzy zostali straceni z Jezusem? Biblia nazywa tych mężczyzn zbójcami łotrami lub sprawcami rozbojów. Mateusza 27:38 i Marka 15:27 według przekładu Nowego Świata Kowalskiego oraz Popowskiego. Niektóre leksykony biblijne Zwracają uwagę, że w Piśmie Świętym przestępcy są określani różnymi słowami w zależności od typu przestępstwa, jakiego się dopuścili. Greckie słowo kleptes oznaczało złodzieja działającego ukradkiem. Nic dziwnego, iż tego wyrazu użyto w odniesieniu do Judasza Iskariota, który pokryjomu podbierał pieniądze ze wspólnej szkatułki uczniów. Natomiast słowo lestes zwykle odnosiło się do bandyty rabującego z użyciem przemocy, czy nawet do zbrojnego rebelianta. I właśnie tym słowem określono przestępców, którzy wisieli obok Jezusa. Jeden z nich sam przyznał: W pełni otrzymujemy na co zasłużyliśmy tym, cośmy zrobili. Łukasza 23:41. Musieli zatem mieć na sumieniu coś więcej niż zwykłą kradzież. Słowo Lestes pojawia się w Biblii także w odniesieniu do Barabasza. Z pewnością nie był on drobnym złodziejaszkiem. W Ewangelii, według Łukasza 23:19, wyraźnie powiedziano, że został wtrącony do więzienia za jakąś rebelię wszczętą w mieście i za morderstwo. Tak więc złoczyńcy straceni z Jezusem mogli być skazani za rozbój, działalność wywrotową, a nawet zabójstwo. Jakkolwiek było, rzymski namiestnik Poncjusz Piłat uznał, że zasługują na śmierć przez powieszenie na palu. Koniec artykułu. Artykuł z serii Zbliż się do Boga. Ja o tobie nie zapomnę. Czy Jechowa rzeczywiście troszczy się o swych sług? Jeśli tak, to jak głęboka jest jego troska? Nie dowiedzielibyśmy się jak jest naprawdę, gdyby Jehowa nam tego nie wyjawił. Na szczęście na kartach Biblii otwarcie wyraża on swoje uczucia. Zwróćmy uwagę na słowa z Księgi Izajasza 49:15. Aby zilustrować głębię swej miłości, Jehowa za pośrednictwem Izajasza podaje niezwykle wzruszający przykład. Na początek stawia zaskakujące pytanie. Czy żona może zapomnieć o swym osesku, żeby się nie zlitować nad synem swego łona? W pierwszej chwili odpowiedź wydaje się oczywista. Jak karmiąca matka mogłaby zapomnieć o swoim maleństwie? Przecież przez 24 godziny na dobę jest ono całkowicie od niej zależne, i potrafi głośno domagać się uwagi ale w pytaniu zadanym przez jehowę kryje się głębsza myśl dlaczego matka karmi niemowlę i troszczy się o wszystkie jego potrzeby czy po prostu chce żeby przestało płakać nie w naturalnym odruchu lituje się nad synem swego łona hebrajski czasownik przetłumaczony w tym wersecie na zlitować się wyraża czułe współczucie dla kogoś bezradnego lub bezbronnego Miłość, jaką matka żywi do dziecka, to jedno z najsilniejszych ludzkich uczuć. Niestety nie da się tego powiedzieć o każdej matce. Nawet te kobiety mogą zapomnieć, oświadcza Jehowa. W dzisiejszym świecie ludzie bez względu na płeć często są nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia. Drugi Tymoteusza 3 od 1 do 5. Któż z nas nie słyszał o zaniedbywanych, maltretowanych lub porzuconych noworodkach? W nawiązaniu do księgi Izajasza 49,15 w pewnym komentarzu biblijnym zauważono Matki są grzeszne i zła strona natury ludzkiej nieraz bierze w nich górę nad miłością. Nawet największa człowiecza miłość może zawieść. Jednakże ja o tobie nie zapomnę, zapewnia Jehowa. Teraz zaczynamy dostrzegać przesłanie kryjące się w pytaniu zadanym przez Boga w księdze Izajasza 49,15. Fragment ten zawiera nie tyle porównanie, ile przeciwstawienie. W odróżnieniu od niedoskonałych matek, które mogą nie okazać bezradnemu niemowlęciu współczucia, Jehowa nigdy nie zawiedzie, nigdy nie zapomni o swych czcicielach będących w potrzebie. W cytowanym powyżej dziele trafnie podsumowano omawiany werset: W Starym Testamencie to jedna z najdobitniejszych, a może i najdobitniejsza wzmianka o Bożej Miłości. Ileż otuchy wlewa w nasze serca poznawanie tkliwego współczucia naszego Boga. Łukasza 1,78 Czy nie warto dowiedzieć się, jak można by się do Niego zbliżyć? Ten kochający Bóg zapewnia każdego swego sługę. Nie pozostawię Cię ani nie opuszczę. Hebrajczyków 13,5 Fragment Biblii do przeczytania w lutym. Księga Izajasza, rozdziały od 43 do 62. Koniec artykułu. Uczę się z Biblii. Dla dzieci do trzech lat. Kto stworzył morze? Kto stworzył ziemię? Kto stworzył mnie i kto stworzył ciebie? A skrzydła motylka, kto tak pomalował? To nasz dobry stwórca, to nasz Bóg Jechowa. Dla rodziców. Wyjaśnij dziecku, jak Bóg ma na imię, gdzie mieszka i co stworzył. Poproś dziecko, żeby w drukowanej wersji niniejszego czasopisma pokazało gwiazdy, ryby, słońce, łódkę, dzieci, dom, morze, motyla. Koniec artykułu. Jak zabiegać o szczęście w rodzinie, gdy nastolatek krytykuje religię, którą mu wpajasz? Wielu młodych ludzi decyduje się praktykować religię swoich rodziców. Niektórzy jednak dokonują innego wyboru. Co możesz zrobić, jeśli twoje dorastające dziecko zaczyna sceptycznie odnosić się do religii, w której je wychowujesz? Jak w takiej sytuacji radzą sobie świadkowie Jehowy? Religia moich rodziców przestała mnie interesować. Mam ochotę dać sobie z nią spokój. Osiemnastoletnia Kaja. Jesteś przekonany, że twoja religia uczy prawdy o Bogu? Wierzysz, że Biblia wskazuje najlepszą drogę życiową? Naturalną koleją rzeczy próbujesz zaszczepić dziecku te same wartości. Ale co wtedy, gdy w miarę dorastania traci ono zainteresowanie sprawami duchowymi? Jak postąpić, gdy zaczyna odnosić się krytycznie do religii, która przecież kiedyś tak mu się podobała? W takiej sytuacji nie myśl, że nie dopisałeś jako chrześcijański rodzic. W grę mogą tu wchodzić inne czynniki, które zaraz omówimy. Pamiętaj jednak, że twoja reakcja może zaważyć na tym, czy dziecko zwiąże się bliżej z twoją religią, czy też jeszcze bardziej się od niej odsunie. Jeśli wypowiesz mu wojnę, czeka cię wyczerpująca batalia. Batalia, którą prawie na pewno przegrasz. Postąpisz znacznie mądrzej, jeśli usłuchasz apostoła Pawła, który napisał: Niewolnik pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny wobec wszystkich, wykwalifikowany do nauczania, opanowujący się. II Tymoteusza 2 Tymoteusza 2,24. Jak możesz pokazać, że jesteś wykwalifikowany do nauczania, gdy twoje dziecko zaczyna krytykować wiarę, którą mu wpajasz? Wniknij głębiej. Przede wszystkim spróbuj ustalić, co mogło wpłynąć na zmianę poglądów Twojego dziecka. Na przykład, czy nie czuje się samotne w zborze chrześcijańskim? Strasznie chciałam mieć przyjaciół, dlatego zaczęłam kumplować się z ludźmi z klasy. Przez to mój rozwój duchowy zatrzymał się na długi czas. To głównie z powodu złego towarzystwa zobojętniałam na sprawy duchowe. Dzisiaj bardzo tego żałuję. 19-letnia Lenaur Może brak mu pewności siebie, przez co ma opory przed rozmawianiem o swojej religii? W szkole wolałem nie mówić kolegom, w co wierzę. Bałem się, że przypną mi etykietkę odmienca albo świętoszka. Ci, którzy byli inni, mieli przechlapane. Nie chciałem sobie zaszkodzić. 23-letni Ramon Czy nie obciąża go świadomość, że musi trzymać się wysokich norm chrześcijańskich? Kiedy zastanawiam się nad życiem wiecznym, o którym mówi Biblia, mam wrażenie, że znajduje się ono na szczycie jakichś wysokich schodów, a ja nie stanęłam jeszcze nawet na pierwszym stopniu. Brak mi odwagi, żeby zacząć się wspinać, więc nieraz myślę, że może lepiej to wszystko zostawić. 16-letnia René Porozmawiaj. A jak odkryć, co w głębi duszy chowa Twoje dziecko? Nie dowiesz się tego, jeśli z nim o tym nie porozmawiasz. Ale uważaj, by rozmowa nie przerodziła się w kłótnie. Weź sobie do serca radę z listu Jakuba 1:19. Każdy człowiek ma być prędki do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do strogiego gniewu. Nie daj się ponieść nerwom. Zrób użytek z wszelkiej wielkodusznej cierpliwości i sztuki nauczania, tak jak wtedy, gdy rozmawiasz z kimś spoza rodziny. Na przykład jeśli nastolatek zaczyna unikać chrześcijańskich zebrań, postaraj się dociec, w czym tak naprawdę tkwi problem. Trzymaj jednak emocje na wodzy. Niewiele osiągniesz, gdy pozwolisz, by rozmowa przebiegła według poniższego scenariusza. Tato, nie chce mi się już chodzić na zebrania. Co to znaczy, nie chce mi się? Nudaj no, tyle. To tak myślisz o Bogu? Bóg ci się znudził? No nie, to już przed wszystkiego. Dopóki z nami mieszkasz, masz chodzić na zebrania, czy ci się to podoba, czy nie. To prawda, że Bóg nakazuje rodzicom pouczać o nim dzieci, a dzieciom słuchać rodziców. Ale z pewnością nie chcesz, by dziecko jedynie mechanicznie trzymało się chrześcijańskich zwyczajów i chodziło z tobą na zebrania pod przymusem. Pragniesz, żeby angażowało się świadomie i z potrzeby serca. Co pomoże ci w osiągnięciu tego celu? Wyższą rozmowę można przeprowadzić o wiele skuteczniej, tak by rzeczywiście ustalić, co kryje się za zmianą nastawienia dziecka. Ta nie chcę mi się już chodzić na zebrania hm, a mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego? Nudaj no, tyle siedzenie godzinę czy dwie faktycznie może być nudne a co cię najbardziej męczy sam nie wiem. Po prostu, jak siedzę na zebraniu, to myślę sobie co ja tu w ogóle robię a twoi przyjaciele też mają takie odczucia? Jacy przyjaciele, ja nie mam żadnych przyjaciół. Najlepszy kumpel się wyprowadził i nawet nie ma z kim pogadać. Wszyscy dookoła tacy rozmowni, a ja czuję się jak na bezludnej wyspie. Pozwalając nastolatkowi swobodnie się wypowiedzieć, ojciec nie tylko zrozumiał, w czym tkwi sedno problemu, w tym wypadku chodziło o samotność, ale też stworzył atmosferę zaufania i utorował sobie drogę do dalszych rozmów. Posłuchaj materiału dodatkowego pod tytułem Bądź cierpliwy. Rozmowa z nastolatkiem może wymagać od Ciebie gigantycznej cierpliwości, ale pozyskanie zaufania dziecka warte jest wszelkiego wysiłku. Pewna nastolatka wyznaje: Któregoś wieczoru rozmawiałam z tatą i powiedziałam mu, że w tajemnicy założyłam sobie profil na portalu społecznościowym że mam chłopaka i że myślę o wyprowadzeniu się z domu. Przez całą rozmowę zachowywał stoicki spokój. Chyba każdy inny ojciec zacząłby wrzeszczeć na córkę, gdyby odkrył, że całuje się z chłopakiem i non-stop z nim smsuje. Teraz wiem, że mojemu tacie mogę wszystko powiedzieć. On naprawdę chce mi pomóc. Powróćmy do artykułu. Z czasem wielu młodych pokonuje problem, który mógł hamować ich rozwój duchowy. Na ogół wzmacnia to ich poczucie własnej wartości, a jednocześnie dobrze wpływa na ich stosunek do wyznawanej religii. Wróćmy do Ramona, którego przerażała myśl, że mógłby przyznać się w szkole, jaką wyznaje religię. Pewnego razu przekonał się, że mówienie o swoich wierzeniach nie jest tak traumatycznym przeżyciem, jak to sobie wyobrażał, i to nawet jeśli z tego powodu ktoś go wyśmieje. Ramon opowiada. Któregoś dnia jeden z chłopaków zaczął nabijać się ze mnie i z mojej religii. Byłem naprawdę zdenerwowany. Na dodatek czułem, że słucha nas cała klasa. Postanowiłem odbić piłeczkę i spytałem o jego wierzenia. Nie spodziewałem się, że zmiesza się bardziej ode mnie. Zrozumiałem wtedy, że wielu młodych w coś wierzy, ale nie wie dokładnie w co. Ja przynajmniej potrafię wyjaśnić swoje poglądy. Teraz wiem, że jeśli wchodzimy na tematy religii, to nie ja, tylko moi koledzy powinni czuć się nieswojo. Spróbuj postąpić tak. Spytaj syna lub córkę, jak się czuje z tym, że wyznajecie taką, a nie inną religię. Jakie widzi pozytywy tej sytuacji? Co uważa za wyzwanie? Czy to, co zyskuje, jest warte wkładanego wysiłku? Spytaj też, dlaczego tak odpowiada. Zachęć nastolatka, żeby podzielił kartkę na dwie kolumny i po lewej stronie wypisał minusy angażowania się w sprawy duchowe, a po prawej plusy. To zestawienie może mu pomóc zrozumieć, co tak naprawdę jest jego problemem i jak można by ten problem rozwiązać. Zdolność rozumowania u nastolatka Inaczej myśli małe dziecko, a inaczej nastolatek. Rodzice i naukowcy zauważają, że dziecko odbiera świat w kategoriach czarne-białe, ale w miarę dorastania kształtuje się w nim umiejętność myślenia abstrakcyjnego. Na przykład maluch zadowoli się, kiedy mu powiesz, że, że Bóg stworzył wszystko. Tymczasem nastolatkowi mogą nie dawać spokoju pytania w rodzaju: Właściwie, skąd mam mieć pewność, że Bóg istnieje? Dlaczego dopuszcza zło, skoro jest miłością? Jak to możliwe, że nie miał początku? Gdy usłyszysz takie pytania, możesz się przerazić, że dziecko uwstecznia się w wierze. Ale w gruncie rzeczy może to świadczyć o tym, że zrobiło krok naprzód. Przecież zadawanie pytań jest ważnym etapem w duchowym rozwoju chrześcijanina. Co więcej, nastolatek uczy się w ten sposób korzystać ze zdolności rozumowania. W rezultacie może znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu pojąć szerokość i długość i wysokość i głębokość wierzeń chrześcijańskich. Efezjan 3:18. Właśnie teraz jest czas na to, by pomóc mu wniknąć w nauki biblijne i ugruntować wiarę. Spróbuj postąpić tak. Cofnij się do podstaw i porusz z nastolatkiem sprawy, które z Twojego i z jego punktu widzenia mogły wydawać się zupełnie oczywiste. Na przykład zachęć go, by zastanowił się: Co mnie przekonuje, że Bóg istnieje? Czy osobiście dostrzegam jakieś dowody, że Bóg się o mnie troszczy? Dlaczego trzymanie się praw Bożych leży w moim najlepszym interesie? Uważaj, by nie narzucać dziecku swoich opinii. Pomagaj mu rozwijać umiejętność samodzielnego myślenia. Dzięki temu łatwiej mu będzie utwierdzać się w wierze. Po przekonaniu się uwierzyłeś. Biblia wspomina o młodym mężczyźnie imieniem Tymoteusz, który od najwcześniejszego dzieciństwa znał święte pisma. Apostoł Paweł napisał do niego: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w co po przekonaniu się uwierzyłeś. 2 Tymoteusza 3,14 i 15. Podobnie jak Tymoteusz, być może i twoje dziecko już od najmłodszych lat było pouczane na podstawie Biblii. Teraz jednak musisz je usilnie zachęcać, by nabierało pewności co do swych wierzeń. W pierwszym tomie książki, Pytania młodych ludzi, Praktyczne odpowiedzi, czytamy. Dopóki dziecko mieszka z tobą pod jednym dachem, Masz prawo wymagać, żeby uczestniczyło w życiu duchowym rodziny. Ale oczywiście nie chcesz, by robiło to rutynowo. Twoim głównym celem jest zaszczepienie w jego sercu miłości do Boga. Koniec cytatu. Pamiętając o tym, możesz pomagać swemu nastoletniemu dziecku nabrać stałości w wierze, tak by z całym przekonaniem i z własnego wyboru szło drogą, którą mu wskazujesz. Posłuchaj jeszcze materiału dodatkowego. Pod przymusem? Mit. Świadkowie Jehowy zmuszają swoje dzieci, by praktykowały ich religię. Fakt. Zgodnie z nakazem biblijnym, rodzice będący świadkami starają się zaszczepiać swemu potomstwu miłość do Boga. Są jednak świadomi, że gdy dzieci dorosną, dokonają osobistego wyboru w kwestii religii. Wartościowy doradca. Niekiedy wsparciem i źródłem zachęt dla młodego człowieka może być ktoś dorosły spoza rodziny. Czy przychodzi ci na myśl jakaś duchowo usposobiona osoba, która mogłaby podziałać na twoje nastoletnie dziecko mobilizująco? Czy nie mógłbyś zadbać, by spędzała z nim trochę czasu? Nie chodzi o to, żebyś odpowiedzialność za jego wychowanie zrzucił na kogoś innego. Pomyśl jednak o Tymoteuszu. Z przebywania w towarzystwie Pawła odniósł wiele pożytku, a i sam okazał się dla apostoła dużym wsparciem. Fragment książki Pytania młodych ludzi. Praktyczne odpowiedzi. Tom pierwszy. Strona 318. Zastanów się. Jak reaguje, gdy dziecko zaczyna podawać w wątpliwość to, w co wierzę? Jak w takich sytuacjach mogę wykorzystać wskazówki z tego artykułu? Koniec artykułu Życie w czasach biblijnych Muzycy oraz ich instrumenty Wysławiajcie Boga dęciem wróg Wysławiajcie Go na instrumencie strunowym i harfie Wysławiajcie Go tamburynem i tańcem w krąg Wysławiajcie Go na strunach i na piszczałce Wysławiajcie Go czynelami o dźwięcznym brzmieniu Wysławiajcie go na brzęczących czynelach. Psalm 150, wersety od 3 do 5. Muzyka od dawna odgrywała doniosłą rolę w oddawaniu czci Jechowie Bogu. Izraelici przywiązywali do niej ogromną wagę. Na przykład gdy Jechowa w cudowny sposób przeprowadził ich przez Morze Czerwone, wznieśli triumfalną pieśń zwycięstwa. Kobiety na czele z Miriam, siostrą Mojżesza, tańczyły, śpiewały i grały na tamburynach. Wiele z nich najwyraźniej miało te instrumenty pod ręką, a przecież ich naród dopiero co wymknął się ścigającym go wojskom egipskim. W późniejszych czasach król Dawid zorganizował służbę tysięcy muzyków, dzięki czemu gra na instrumentach stała się nieodłącznym elementem wielbienia Boga w przybytku, a potem w świątyni, którą wybudował jego syn Salomon. Z czego wykonywano instrumenty, jak one wyglądały, jakie wydawały dźwięki i kiedy ich używano? Rodzaje instrumentów W czasach biblijnych instrumenty robiono z cennego gatunku drewna, metalu oraz rogów i skóry zwierząt. Niektóre zdobiono kością słoniową. Struny sporządzano z włókien roślinnych lub jelit zwierzęcych. Wprawdzie z tamtej epoki przetrwało niewiele instrumentów, ale zachowały się ich rysunki. Instrumenty te można podzielić na trzy podstawowe kategorie. Instrumenty strunowe, takie jak harfa, lira i lutnia. Instrumenty dęte, np. róg zwany szofarem, a także trąba, flet czy piszczałka. Instrumenty perkusyjne, jak chociażby tamburyn, sistrum, czynele i dzwonki. Z towarzyszeniem tych instrumentów recytowano utwory poetyckie, tańczono i śpiewano. I co najważniejsze, używano ich do wielbienia Boga, od którego przecież pochodzi dar muzyki. Przyjrzyjmy się im bliżej. Instrumenty strunowe Harfa i lira były stosunkowo lekkie i łatwe do przenoszenia. Składały się z drewnianej ramy, na którą naciągnięto struny. Na instrumencie strunowym grywał Dawid, by uspokoić znękanego króla Saula. Muzycy grający na tych instrumentach należeli do orkiestry, która uświetniła oddanie do użytku świątyni Salomona. Występowali także podczas świąt i innych radosnych uroczystości. Kolejnym instrumentem strunowym była lutnia. Najczęściej składała się z korpusu rezonansowego oraz szyjki i miała różne kształty. Jej struny, zrobione ze skręconych włókien roślinnych lub jelic zwierzęcych, prawdopodobnie wydawały melodyjne dźwięki przypominające brzmienie dzisiejszej gitary klasycznej. Instrumenty dente. W Biblii można znaleźć wiele wzmianek o tych instrumentach. Do najstarszych należy żydowski szofar, wydrążony róg barani. Wytwarzał on głośne, przenikliwe dźwięki. Izraelici sięgali po niego, gdy trzeba było zgromadzić wojsko lub dać ludowi sygnał do działania. Innym instrumentem dętym była metalowa trąba. Pewien dokument znaleziony wśród zwojów z nadmorza martwego wskazuje, że pozwalała uzyskać zadziwiająco szeroki zakres dźwięków. Jechowa polecił Mojżeszowi wykonać dwie srebrne trąby, którymi potem posługiwali się kapłani. Głos 120 trąb przydał powagi uroczystości poświęcenia świątyni Salomona. Rzemieślnicy wyrabiali trąby różnej długości. Niektóre miały od ustnika do końcówki w kształcie dzwonu nawet przeszło 90 cm. Ulubionym instrumentem z tej kategorii był dla Izraelitów flet. Jego melodyjne dźwięki umilały spotkania rodzinne, uczty i wesela. Grane przez flecistów nastrojowe utwory zwyczajowo rozbrzmiewały także na pogrzebach. Instrumenty perkusyjne. W trakcie świąt Izraelici korzystali z wielu instrumentów perkusyjnych. Wybijany na nich rytm rozbudzał silne emocje. Na przykład, gdy muzyk lub tancerz uderzał ręką w tamburyn drewnianą obręcz obciągniętą skórą, rozlegał się odgłos podobny do dudnienia bębna a gdy potrząsał tym instrumentem, pobrzękiwały przymocowane do niego dzwoneczki. W tamtych czasach znane było również sistrum. Składało się ono z metalowego kabłonka osadzonego na rączce. Ramiona kabłonka połączone były poprzeczkami, na których zawieszano metalowe kółeczka. Energicznie potrząsane, sistrum głośno brzęczało. Jeszcze wyraźniejsze dźwięki wydawały czynale z brązu, wykonywane w dwóch rozmiarach. Mogły to być duże metalowe talerze, brzęczące czynele, którymi uderzano jeden o drugi, albo mniejsze, czynele o dźwięcznym brzmieniu, które grający trzymał między palcami. Oba rodzaje cechował brzękliwy dźwięk, różniący się jednak natężeniem. A jak jest w naszych czasach? Dzisiaj świadkowie Jehowy rozpoczynają i kończą swoje zebrania pieśniami, które śpiewają z akompaniamentem instrumentalnym. Na dużych zgromadzeniach rozbrzmiewa muzyka orkiestrowa, nagrana z wykorzystaniem współczesnych instrumentów strunowych, dętych i perkusyjnych. Wzorem starożytnych Izraelitów i pierwszych chrześcijan, świadkowie przyznają muzyce i pieśniom ważne miejsce w wielbieniu Boga. Podobnie jak słudzy Boży z czasów biblijnych, z radością wznoszą pieśni ku chwale Jehowy. Koniec artykułu. Czytelnicy pytają. Czy naszej planecie grozi zagłada? Niektórzy wierzyli, że 21 października 2011 roku Ziemia ulegnie zagładzie. Ale tak się nie stało. Nie sprawdziła się przepowiednia, którą wygłosił amerykański kaznodzieja radiowy Harold Camping. Zapowiadał on, że 21 maja 2011 roku nadejdzie Dzień Sądu, przez naszą planetę przetoczy się straszliwe trzęsienie Ziemi. A pięć miesięcy później, 21 października, cały glob czeka unicestwienie. Ziemia jednak nigdy nie zostanie zniszczona, nie pozwoli na to jej Stwórca. W Jego słowie czytamy: Mocno utwierdziłeś ziemię, żeby stała. Psalm 119, werset 90. Ale niektórzy czytelnicy Biblii mogą powoływać się na list drugi Piotra 3, 7 i 10. I na tej podstawie argumentować, iż nasza planeta zostanie strawiona przez ogień. W wersetach tych powiedziano: Za sprawą tego samego słowa, teraźniejsze niebiosa i ziemia są odłożone dla ognia oraz zachowane na dzień sądu i zagłady ludzi bezbożnych. Dzień jechowy nadejdzie jak złodziej, i wtedy niebiosa przeminą z sykiem, elementy zaś rozpuszczą się od wielkiego gorąca, a ziemia i dzieła na niej zostaną odkryte. Czy wypowiedź tę należy pojmować literalnie? Nie. Dlaczego? Aby poprawnie zrozumieć te wersety, trzeba sprawdzić ich kontekst. Muszą one przecież harmonizować z całym listem apostoła Piotra, a także z całą Biblią. Dosłowne ich rozumienie oznaczałoby, że niebiosa, czyli wszechświat z miliardami gwiazd i ogromem innej materii, zostaną unicestwione przez ogień, i to tylko dlatego, że na maleńkim skrawku bezkresnego kosmosu pojawili się źli ludzie. Czy zniszczyłbyś wielokilometrową plażę, dlatego, że nie podoba ci się jedno ziarenko piasku? Nie miałoby to żadnego sensu. Podobnie bunt, który wybuchł na jednym z dzieł stwórczych, nie skłoni Jehowy do sprowadzenia zagłady na cały stworzony przez niego wszechświat. Pogląd, że nasza planeta zostanie zniszczona, jest też wyraźnie sprzeczny ze słowami Jezusa Chrystusa, który oznajmił: Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą Ziemię. Mateusza 5,5 Czy mężczyzna kochający swoją rodzinę zbudowałby dla niej wygodny dom, a potem go spalił? To zupełnie nieprawdopodobne. A Jehowa jest nie tylko stwórcą, ale i kochającym ojcem. Piotr użył słowa ziemia w znaczeniu przenośnym. Odniósł je do społeczeństwa ludzkiego, a konkretnie do niegodziwego społeczeństwa. Warto zauważyć, że we fragmencie tym nawiązywał do potopu. Tamten kataklizm pochłonął wyłącznie niegodziwców. Ziemia ocalała, przeżyli też ludzie prawi Noe i jego rodzina. Również o niebiosach Piotr pisał w sensie metaforycznym. Są one symbolem ludzkich rządów sprawujących władzę nad bezbożnym światem. Usunięte więc zostanie nie tylko społeczeństwo zatwardziałych grzeszników, ale także wszystkie niegodziwe rządy. Ich miejsce zajmie królestwo Boże, rząd niebiański. Czy zatem nasz glob czeka zagłada? Skądże? Dosięgnie ona jedynie symboliczną Ziemię, czyli niegodziwe społeczeństwo ludzkie. Sama planeta oraz mieszkające na niej społeczeństwo złożone z ludzi posłusznych Bogu pozostaną na zawsze. Koniec artykułu. Poznawaj Słowo Boże, dlaczego Bóg ma swoją organizację. Być może zadawałeś już sobie kiedyś następujące pytania. Dlaczego Bóg chciałby Izraelici tworzyli zorganizowany naród? Dlaczego prawdziwi chrześcijanie tworzą zorganizowaną społeczność? Skąd się wzięli nowożytni świadkowie Jehowy oraz jak są zorganizowani? Ten artykuł pokaże Ci, jak mógłbyś znaleźć odpowiedź na te pytania w swojej Biblii. Świadkowie Jehowy z przyjemnością Ci w tym pomogą. Pytanie pierwsze. Dlaczego Bóg chciał, by Izraelici tworzyli zorganizowany naród? Potomków patriarchy Abrahama Bóg zorganizował w naród, który nazwał Izraelem. Dał im zbiór praw i postanowił, że będą stać na straży religii prawdziwej oraz Słowa Bożego. Przyniosło to korzyść ludziom ze wszystkich narodów. W księdze rodzaju 22.18 czytamy. I poprzez Twoje potomstwo na pewno będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś Mego głosu. Zgodnie z wolą Boga Izraelici mieli być Jego świadkami. Gdy przestrzegali praw Bożych, zawsze wychodziło im to na dobre. Kiedy poznajemy ich historię, lepiej też poznajemy prawdziwego Boga. Posłuchajmy Księgi Izajasza 43, 10 i 12. Wy jesteście moimi świadkami, brzmi wypowiedź Jechowy, moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden bóg, ani po mnie nie ma żadnego. Ja oznajmiłem i wybawiłem i sprawiłem, że to usłyszano, gdy nie było wśród was obcego Boga. Wy zatem jesteście moimi świadkami, brzmi wypowiedź Jechowy, a ja jestem Bogiem. Pytanie drugie. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie tworzą zorganizowaną społeczność? Z czasem naród izraelski utracił Bożą przychylność i jego miejsce zajął zbór chrześcijański. Dawniej to Izraelici byli świadkami na rzecz Jehowy Boga, a dzisiaj są nimi prawdziwi chrześcijanie. W Dziejach Apostolskich 15, 14 i 17 czytamy Symeon wyczerpująco opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy zwrócił uwagę na narody, aby z nich wziąć lud dla swego imienia. Aby pozostali ludzie pilnie szukali Jehowy, wespół z ludźmi ze wszystkich narodów, nazwanymi od mego imienia, mówi Jehowa, który czyni te rzeczy. Jezus zorganizował działalność swych naśladowców, by głosili o Jehowie i czynili uczniów. Praca ta zmierza do punktu kulminacyjnego. Dziś miliony ludzi ze wszystkich narodów w zjednoczony sposób wielbi Jechowe. Dzięki temu, że tworzą oni zorganizowany lud, mogą się zachęcać i wspierać. Na swych zebraniach wszędzie odbierają te same pouczenia biblijne. Posłuchajmy zachęty z listu do Hebrajczyków: 10, 24 i 25. I zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków. Nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, gdy widzicie przybliżanie się dnia. Pytanie trzecie: Skąd się wzięli nowożytni świadkowie Jehowy? Nowożytna organizacja świadków Jehowy sięga początkami lat 70. XIX wieku. Niewielka grupka, wnikliwie studiująca Biblię, zaczęła wtedy odkrywać w tej księdze dawno zapomniane prawdy. Ludzie ci zrozumieli, że Jezus zorganizował zbór chrześcijański z myślą o ewangelizacji. Dlatego przystąpili do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym i z czasem objęli tą działalnością całą ziemię. Nazwę Świadkowie Jehowy przyjęli w roku 1931. Posłuchajmy kilku fragmentów z dziejów apostolskich. Rozdział pierwszy, werset ósmy. Lecz otrzymacie moc, gdy zstąpi na was Duch Święty, i będziecie moimi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi. Rozdział drugi, wersety 1 i 4. A gdy jeszcze trwał dzień święta Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli razem na tym samym miejscu. A wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić różnymi językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać. Rozdział 5, werset 42. I każdego dnia w świątyni oraz od domu do domu w dalszym ciągu bezustannie nauczali i oznajmiali dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Pytanie czwarte. Jak świadkowie Jechowy są zorganizowani? W pierwszym stuleciu o zbory chrześcijańskie w różnych krajach troszczyło się ciało kierownicze, złożone z apostołów i starszych. Uznawało ono, że głową zboru jest Jezus. Podobnie dzisiaj świadkowie Jechowy uważają za swego wodza właśnie Jezusa. O nich również troszczy się ciało kierownicze składające się z doświadczonych starszych, czyli nadzorców. Nadzorcy ci zapewniają duchowe pokrzepienie i przewodnictwo ponad stu tysiącom zborów. W każdym z tych zborów usługują wykwalifikowani mężczyźni, którzy z miłością opiekują się trzodą Bożą. W liście pierwszym Piotra 5, 2 i 3 czytamy Paście powierzoną wam trzodę Bożą nie pod przymusem, lecz chętnie, ani nie z umiłowania nieuczciwego zysku, lecz ochoczo, ani nie jako panoszący się wśród tych, którzy są dziedzictwem Bożym, lecz stając się przykładami dla trzody. Świadkowie Jehowy są odpowiednio zorganizowani do głoszenia dobrej nowiny i czynienia uczniów. Aby pomagać ludziom na całym świecie, tłumaczą, drukują i rozpowszechniają materiały o tematyce biblijnej w przeszło pięciuset językach. Wzorem apostołów głoszą od domu do domu. Szczerym miłośnikom prawdy proponują indywidualne studium Biblii. A ponieważ w swym życiu koncentrują się na spełnianiu woli Jechowy i pomaganiu innym, tworzą naprawdę szczęśliwą społeczność. Posłuchajmy Psalmu 33, wersetu 12: Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Jechowa, lud, który On sobie wybrał na dziedzictwo. A w dziejach apostolskich 20:35 czytamy: Pokazałem Wam we wszystkim, że tak się trudząc macie dopomagać słabym i zachowywać w pamięci słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: Więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania. Koniec artykułu.